Nazywam się ksiądz Sławomir Kostrzewa, od 9 lat jestem kapłanem, pracuję obecnie w Poznaniu, w parafii pod wezwaniem Maryi Królowej. Pochodzę z innej części Polski, z diecezji tarnowskiej, a konkretnie z Krynicy Zdroju. Tam się wychowywałem, tam spędziłem 18 lat swojego życia i obecnie teraz tutaj pracuję. Święty Jan Paweł II powiedział kiedyś, że dom rodzinny jest pierwszym seminarium dla kapłana i w pełni się z tym zgadzam. Bez wątpienia wielki wpływ na moje kapłaństwo i na to, kim obecnie jestem, mieli moi rodzice, chociaż niestety nigdy nie mogli się dowiedzieć, że podjąłem taką drogę życia, już wiele lat upłynęło od ich śmierci, ale jednak to właśnie oni ukształtowali mnie, moją osobowość, mój stosunek do Pana Boga. Kształtowali mnie, ale przede wszystkim dali własny przykład, co to znaczy żyć Panem Jezusem, co to znaczy wierzyć, co to znaczy iść tą drogą, którą On wyznaczył. I jeśli ich wspominam, to zawsze zaznaczam, że byli dla mnie ludźmi świętymi. To znaczy, oni nie tylko nauczali o Bogu, ale przede wszystkim żyli tym, co głosi sam Bóg. A trzeba powiedzieć, że nie było im łatwo, ponieważ z pewnością ich życie przypadło na trudny czas, kiedy na pewno brakowało wielu rzeczy, a sami też po prostu mieli wiele różnych swoich problemów związanych z chorobami, z którymi musieli się zmagać. Moja mama była chora na stwardnienie rozsiane, tata pod koniec swojego życia zachorował na raka, ale nigdy nie widziałem w nich ani odrobinę buntu. Przyjmowali wszystko, co Pan Bóg dawał i przede wszystkim starali się stworzyć nam, swoim dzieciom, a mam 5 braci, łącznie nas jest 5 chłopaków. Chcieli nam pokazać przede wszystkim, że bez względu na to, w jakich okolicznościach żyjemy, Pan Bóg nam błogosławi, nas kocha i możemy zrobić wszystko, żeby iść tą drogą, którą On nam wyznaczył. Wielkie ich świadectwo wynikało przede wszystkim z tego, że przyjmowali nie tylko to, co było dla nich radością, czyli na pewno każde dziecko, które dał im Pan Bóg, ale także potrafili przyjmować ten codzienny krzyż. Na pewno było to powiązane z pewnymi trudnościami związanymi z utrzymaniem materialnym. Trzeba powiedzieć wprost, że nasza rodzina była biedna. Ale z drugiej strony myślę, że tym większym krzyżem było doświadczenie cierpienia, chorób. Myślę, że takim szczególnym momentem dla nich, momentem przełomowym, był czas, kiedy moja mama dowiedziała się, że niestety, ale jej choroba postępuje i że czeka ją wózek inwalidzki, że nie będzie w stanie zajmować się swoimi dziećmi. I pomimo, że bardzo to przeżyła, jednak nigdy nie zbuntowała się przeciwko Panu Bogu. Ufała i okazywała Mu swoją miłość. Nigdy nie przestała się modlić. Trudnym momentem musiał być dla nich także czas, kiedy dowiedzieli się, że Pan Bóg chce ich obdarzyć kolejnym, 4. dzieckiem. Szybko okazało się, że to będzie ciąża bliźniacza, więc nie będzie to jedno dziecko, ale dwoje. Ale już na bardzo wczesnym etapie ciąży lekarze powiedzieli mojej mamie, że ona nie jest w stanie udźwignąć ciężaru tej ciąży. I po prostu sugerowali jej, że powinna się pozbyć tych dzieci, że ma jeszcze 3 dzieci, ma się nimi zajmować, musi dbać o resztki swojego zdrowia i że ma rozważyć kwestię aborcji. Oczywiście moi rodzice bardzo się temu sprzeciwili, jednoznacznie powiedzieli, że nie przyjmują takiej możliwości i że są gotowi na wszystko, co Pan Bóg im da. Po jakimś czasie znowu lekarze powiedzieli, że jest duże prawdopodobieństwo, że dzieci przyjdą na świat kalekie z wodogłowiem i tym bardziej nie ma się nad czym zastanawiać, trzeba tutaj posłuchać lekarzy. I ponownie moi rodzice powiedzieli, że nie zamierzają słuchać lekarzy, że chcą przyjąć dzieci takie, jakie Pan Bóg im da. I chociaż na pewno musiało być im bardzo trudno, to jednak starali się Panu być Bogu wdzięcznym za to, że wysłuchał ich modlitwy, że obdarzył ich kolejnym potomstwem. I ta modlitwa wydała na pewno wspaniałe owoce, ponieważ udało im się doczekać szczęśliwie czasu rozwiązania i na świat przyszła 2 ślicznych dzieci, zdrowych dzieci i nic nie sprawdziło się z tego, co mówili lekarze. To tylko pokazuje, jak silna była ich wiara i że warto ufać Panu Bogu.
Na pewno jest to bardzo trudne dowiedzieć się, że może na świat przyjść dziecko ułomne, chore. I jestem daleki od osądzania takich matek, które potrafią w tym momencie podejmować nieraz decyzje, z którymi my jako katolicy się nie zgadzamy, ale mogę to powiedzieć na przykładzie siebie samego, że gdyby moi rodzice podjęli decyzję, że usłuchają lekarzy, gdyby się przestraszyli przyszłości, to mnie by tu po prostu nie było. Nie byłoby mojego życia, nie byłoby mojego kapłaństwa i podobnie nie byłoby życia i kapłaństwa mojego brata bliźniaka, który również jest kapłanem. Nie łudźmy się, ale musimy mieć w sobie pewność, że jeżeli Pan Bóg daje życie, to ono czemuś służy. I w swoim kapłaństwie wielokrotnie poznałem ludzi, którzy znaleźli się właśnie w takiej sytuacji, że dowiedzieli się, że Pan Bóg daje im życie. Dziecko, które przyjdzie na świat chore, kalekie. Było parę takich sytuacji, że matki dowiedziały się, że nie przeżyją tego porodu. I tak jak powiedziałem, z pewnością jest to jedno z najtrudniejszych doświadczeń, jakie może człowieka spotkać. Warto jednak zaufać Panu Bogu. Wszystkie te przypadki, o których jest mi wiadomo, kończyły się w taki sposób, że wcześniej czy później dane było rozpoznać rodzicom, czemu to służy. Dlaczego to dziecko przyszło na świat takie, a nie inne, chore, kalekie? Dlaczego żyło tylko 3 godziny albo tylko 3 dni? Musimy w sobie pielęgnować pewność, że każdy człowiek niesie na świat pewne bardzo konkretne zadanie. Powołanie i że Panu Bogu nieraz wystarczy te 3 godziny czy 3 dni życia dziecka, żeby wypełniło się powołanie tego dziecka. Znam takich znajomych, przyjaciół, których dziecko żyło dosłownie 3 miesiące i ono przez te 3 miesiące zdążyło nawrócić masę ludzi, którzy poznali to dziecko, którzy zobaczyli, jak rodzice potrafią się nim zaopiekować i jaka jest wielka wola życia w tym dziecku, jak pięknie ono może ubogacić tą rodzinę i rodzeństwo, wśród którego przyszło na świat. Tak więc nigdy nie decydujmy za Pana Boga, czy dobrze się stało, czy źle, że właśnie takie, a nie inne dziecko przyszło na świat. Nigdy też nie ma takiej sytuacji, w której nie można byłoby przyjąć takiego życia, jeśli ktoś uważa, że nie jest w stanie urodzić takiego dziecka, wychować je, niech je odda do adopcji. Są takie miejsca jak Okna Życia, gdzie takie dziecko można pozostawić i w ten sposób dać szansę na zrealizowanie macierzyństwa czy ojcostwa innym, którzy nie mogą doczekać się tych dzieci, ale niech dadzą tym dzieciom prawo do życia, bo Pan Bóg chce w ich życiu zrealizować naprawdę wspaniałe dzieła. Pamiętam już w przedszkolu, że mama po prostu musiała w pewnym momencie usiąść na wózku inwalidzkim i już z niego nie wstała. 3 lata później zmarł mój tata, jak wspomniałem, niestety dopadł go nowotwór rak płuc. On powiedział, że widocznie Pan Bóg tak chce i on nie zostawi samych ani dzieci, ani mojej żony. Na pewno znajdzie ludzi, którzy podejmą po mnie opiekę nad nimi. Także umarł pogodzony z wolą Bożą. Jak powiedziałem, jest to postawa godna największych świętych. Chociaż oczywiście musiało być bardzo trudno tym, którzy zostali, szczególnie mojej mamie, która przecież została z 5 synów, sama na wózku inwalidzkim. Ale Pan Bóg rzeczywiście nie zostawił jej samej. Znaleźli się bardzo dobrzy ludzie. Szczególnie chcę tutaj wspomnieć rodzonego brata mojego taty, również księdza Władysława Kostrzewy, kapłana diecezji tarnowskiej oraz księdza proboszcza mojej rodzinnej parafii, księdza Ludwika Kiełbasę. Oni podjęli trud opieki nad nami. Poza nimi pojawiło się wiele wspaniałych sióstr zakonnych, które przychodziły pomagać mojej mamie, pielęgnować ją, ale także i towarzyszyć w wychowywaniu nas, tychże dzieci. I myślę, że właśnie taki był klimat domu rodzinnego. A więc przede wszystkim Pan Bóg na pierwszym miejscu. Przykład codziennej modlitwy. Póki rodzice mogli dawać ten przykład, to czynili, ale później my sami już się modliliśmy. Rodzice zadbali także o to, żebyśmy wzrastali w klimacie religijnym, w wierze, a więc prowadzili nas na różnego rodzaju nabożeństwa. Chodziliśmy co niedzielę na mszę świętą, byliśmy ministrantami. A w późniejszym czasie już sami dokonywaliśmy wyboru, że chcemy być w różnych grupach parafialnych, w grupie młodzieżowej. Chodziliśmy na piesze pielgrzymki na Jasną Górę.
A więc właśnie to był czas tych 18 lat, kiedy jeszcze człowiek sam decyduje o swoim życiu, o tym, kim będzie w przyszłości. Bardzo cieszę się, że właśnie tak upłynęły te lata i w tym towarzyszeniu Pana Boga, w opiece Matki Bożej udało się dojść do takiego etapu, w którym już później sam mogłem podjąć świadomie decyzję, że chcę iść dalej tą drogą, którą wskazali moi rodzice. Pytania, co miałbym robić w życiu, pojawiały się zawsze, ilekroć przyjeżdżały w odwiedziny bliższe czy dalsze ciocie czy wujkowie. Ich ulubionym pytaniem, które zadawali do nas, do dzieci, i to od najmłodszych lat, było: a kim ty chcesz być w przyszłości? Jak każde dziecko, padały różne pytania, różne odpowiedzi. Ale myślę, że w pewnym momencie, czyli gdzieś w okolicach połowy szkoły podstawowej, pojawiło się takie pierwsze wielkie pragnienie. Otóż chciałem zostać lekarzem, ale jakoś to się później zmieniło. Na początku szkoły średniej zafascynowała mnie humanistyka, a szczególnie dział humanistyki związany z filmem, z teatrem, z mediami, i zauważyłem, że jest to taka rzecz, która posiada wielki potencjał i przez który chciałbym kiedyś siebie wyrażać. Tak więc to było moim wielkim marzeniem właściwie przez całą szkołę średnią, aby móc tworzyć różnego rodzaju filmy albo w ogóle współuczestniczyć właśnie w mass mediach, współtworzyć media. Kiedy zacząłem studia, wybrałem kulturoznawstwo. Uważałem, że właśnie tego rodzaju studia dadzą mi dobrą bazę, przede wszystkim jakąś tam wiedzę, dzięki której będę mógł później efektywnie pracować w mediach. I byłem przekonany przez całe swoje studia, że tym będę zajmował się w przyszłości. No, Pan Bóg miał jednak swoje plany na moje życie. Tutaj muszę powiedzieć, że bez względu na to, co w życiu robiłem, zawsze jednak mówiłem: Panie Boże, jeśli Ty masz jakiś inny plan, to po prostu doprowadź, aby on się spełnił. I już po zakończonych studiach, dosłownie po roku doktoratu, było dla mnie jasne, że Pan Bóg pragnie ode mnie innej drogi, drogi kapłaństwa, i kiedy stało się dla mnie jasne, że to jest ta droga, to przerwałem to, co robiłem, i wstąpiłem do seminarium. No, pamiętam taki moment, to było pod koniec studiów, kiedy już dane mi było pracować w mediach i również przez pewien czas pracowałem jako wolontariusz w jednej z katolickich rozgłośni radiowych w Poznaniu. Zadawałem pytania różnego rodzaju piosenkarzom chrześcijańskim, że skąd mają pewność, że tego Pan Bóg od nich chciał. I każdy z nich mówił, że to po prostu trzeba poczuć, że plan Pana Boga względem każdego człowieka jest inny. Jeśli Pan Bóg będzie czegoś chciał, to objawi w sposób jednoznaczny. Ty po prostu będziesz wiedział, że to jest Twoja droga. I wtedy jeszcze jako student kulturoznawstwa wydawało mi się, że w moim przypadku Pan Bóg będzie musiał zadziałać w jakiś inny sposób, że ja potrzebuję konkretu. Mówiąc jeszcze inaczej, wiedziałem, że mam za dużo do stracenia, żeby się pomylić. Nie chciałem tej pomyłki. Równocześnie jednak co roku chodziłem na pierwszy pielgrzymkiem na Jasną Górę i bardzo blisko byłem Matki Bożej. Ufam, że cały czas jestem. I tę sprawę też oddałem Maryi. Prosiłem, żeby to właśnie ona sfinalizowała drogę mojego życia, ponieważ w pewnym momencie zacząłem przekonywać się, że to, co wydawało mi się dawać szczęście, jednak tego szczęścia mi nie dawało. Czyli chciałem pracować w mediach, pracowałem i widziałem, że w pewnym momencie to jest za mało, że Pan Bóg chce czegoś ode mnie innego. Stwarzały się jeszcze inne, nowe możliwości, w które też mogłem wejść i zacząć je realizować na różnych poziomach życia i osobistego, i studenckiego, i można nawet powiedzieć zawodowego. I również Pan Bóg dał mi tego spróbować i równocześnie pokazywał: widzisz, i tak nie jesteś szczęśliwy. Pójdź za mną, pójdź za mną. I to słowo zaczęło gdzieś tam w środku wybrzmiewać. I miałem na swojej drodze bardzo mądrego kapłana. To był ówczesny duszpasterz akademicki, salezjanin, ksiądz Władysław Nowak, który zawsze powtarzał, że jeśli Pan Jezus coś nam proponuje, to jest najlepsza opcja i że Panu Bogu się po prostu nie odmawia. I jakoś te słowa bardzo mocno do mnie docierały. I dotarło też do mnie zdanie, które wypowiedział kiedyś w swoim kazaniu do studentów, kiedy mówił o powołaniu do kapłaństwa, i to kazanie zakończył w taki sposób: Pan Bóg powołuje również ciebie. Jeśli ty nie odpowiesz, to kto odpowie? W moim przypadku było tak, że
taka myśl pojawiła się w pewnym bardzo konkretnym momencie. Do tej myśli Pan Bóg mnie też przygotowywał etapami, ale w momencie, kiedy wiedziałem, że Pan Bóg mówi do mnie na serio, to ja to rozważanie nad tym, czy to jest właściwa droga, również starałem się podjąć na serio. Czyli oddawałem to Panu Bogu i prosiłem: Panie Boże, jeśli mam iść tą drogą, to dawaj mi bardzo konkretne znaki. I prosiłem o te znaki. To były, tak jak mówiłem, czy to fragmenty z Pisma Świętego, czy w cudzysłowie jakieś przypadkowe spotkania z różnego rodzaju kapłanami, rozmowy, ich świadectwa, ale one równocześnie bardzo głęboko dotykały mojego serca. I też taka umowa z Matką Bożą, mianowicie na pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę, prosiłem ją, żeby mi dała takie bardzo konkretne słowo, które da mi jasność, co mam zrobić w momencie, jeśli to moje serce nie jest jeszcze w pełni oddane sprawom, które przewiduje dla mnie Pan Jezus. I pamiętam ostatniego dnia, kiedy czuwaliśmy już przed obrazem Matki Bożej, miałem w ręku książeczkę Tomasza Akempisu o naśladowaniu Jezusa. A tę książeczkę polecił mi, w cudzysłowie, przypadkowo spotkany kapłan na tejże pielgrzymce. Powiedział, że kiedy dojdę na Jasną Górę, mam sobie tę książeczkę kupić i przed obrazem pomodlić się o słowo i tak sobie otworzyć, na chybił trafił. No i tak właśnie zrobiłem i trafiłem dokładnie na zdanie: trzeba umieć zostawić to, co ukochane, z jeszcze większej miłości do Jezusa Chrystusa. No i właściwie to był ten moment, kiedy zapadła decyzja, że tak, trzeba pójść. W tym momencie warto jednak zaznaczyć, że to nie jest tak, że wszyscy mają taką łaskę, że mają 100% pewności w momencie, kiedy wstępują do seminarium. To jest jednak skok na głęboką wodę. I pamiętajmy, właśnie seminarium, czy to dom zakonny, jest tym właściwym miejscem rozeznawania, czy to jest ta właściwa droga. I tam będziesz miał tą 100% pewność, że to jest twoje miejsce. Tak mi też poradził pewien kapłan. Uważnie patrz na to, co się będzie działo w twoim sercu przez pierwszy czas twojego pobytu w seminarium. Jeśli będzie pokój, to jest twoje miejsce. Jeśli będzie niepokój, no to musisz na ten temat porozmawiać z przełożonymi. Może jednak powinieneś robić coś indziej. W moim przypadku było 100% pokoju. Ksiądz Sławomir Kostrzewa. Wierzę w Boga.